Cześć, dziś bohaterem odcinka są restauracje, które powinny się wstydzić. I dzisiaj przedstawiam trzy kebabownie i jedną burgerownię. Burgerownia znajduje się na Tarchominie. Nazywa się Szybka Szama. Sprzedawane są hot dogi, zapiekanki i kebaby, burgery. Nie oczekuj tu super jakości, sosy są takie same jak w Żabce, ceny są wyższe niż w Żabce, bułka rozpadająca się, mięso, nie wiem, fatalnie usmażone, aczkolwiek jest smaczne, no ale najgorsza to jest właśnie bułka rozpadająca się i sosy są tak rzadkie, że zaraz wyjdzie stąd brudny. Zapiekanki są tragiczne, są bez sera, hot dogów nie jadłem. Ale podejrzewam, że wszystko jest strasznej jakości, po prostu nie nadaje się do jedzenia i odradzam to miejsce. Przypomnę, Tarchomin, restauracja Szybka Szama. Teraz przechodzimy do kebabowni. Nowy kebab na Jana Pawła 43A w Pawilonach, kebab Babel. Nie polecam tu kebabów jeść, są fatalnej jakości, nic mi tu nie smakowało i przypomnę, że te restauracje dostają ode mnie ocenę 0, czyli nadają się tylko do zamknięcia. Jedzenie tutaj graniczy z tym, że tracisz po prostu pieniądze. Możesz to zjeść, ale no, nie ma szans, żeby ci to smakowało. Przechodzimy do następnej kebabowni, jest to Legionowo, kebab Legionowo, tak się nazywa. I tutaj nie dość, że jest mega brudno, jest to najbrudniejszy lokal, jaki byłem. Z tych trzech jest najbrudniejszy kebab, również oceniam na 0, jak i całą restaurację, powinni to zamknąć. I ostatnia restauracja, którą chcę omówić w dzisiejszym teście, to Piastów pod Warszawą, kebab Rolo. Tutaj składniki są kebabów też bardzo słabej jakości, łącznie z sosami, z bułką i co najgorsze z mięsem. Mięso jest to najgorsza mielonka, jaka może być. Do tego takie same fatalne sosy i kapusta czerwona. Jeżeli lubisz kapustę czerwoną, to kup sobie ją w sklepie. Zapłacisz mniej, a tu tylko się rozczarujesz. Więc przypomnę, że tutaj też lokal jest strasznie brudny. Przypomina sklep spożywczy z PRL-u. Lat 70-80, więc nie polecam, to jest czarna moja lista restauracji i na pewno nigdy tu nie wrócę i nie zarobią na mnie już nic więcej, bo to jest po prostu straszne jedzenie i podejrzewam, że no jak tu jadłeś, możesz mieć inne zdanie. Natomiast moje zdanie jest takie, że no to jest straszne jedzenie, wystarczy spojrzeć na zdjęcie, czy chciałbyś to jeść. Jeżeli znacie jakieś gorsze restauracje, to możecie podesłać, przetestujemy w miarę oczywiście możliwości, bo wiadomo, że to nie jest najważniejsze w życiu, trzeba mieć wolny czas, pieniądze i być w pobliżu. Także, a jak znacie jakieś dobre, a co najlepsze nowe restauracje, które chcecie wypromować, to zapraszam właścicieli do kontaktu. Przyjadę, odwiedzę, zrobię profesjonalne ocenę i film i zaprezentuję na swoim kanale. Do usłyszenia, hej!